Irracjonalność jest gdzieś tam u początków autorytaryzmu. Jeżeli chcemy zwalczać autorytaryzm tylko racjonalnością, to nie damy rady, dlatego że nie zajmiemy się tymi elementami, które są w nas, są w człowieku, w każdym z nas. Czyli tymi elementami związanymi z obawami, ze strachem, z emocjami. Każdy z nas ma te emocje. To nie jest tylko tak, że ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, są skażeni masochizmem społecznym i sadyzmem społecznym. My też jesteśmy. Każdy z nas. Ja się boję o to, co będzie. Chciałbym, żeby pojawił się rycerz na białym koniu i żeby uratował to wszystko, co się dzieje. Obawiam się o przyszłość, bo jestem normalnym człowiekiem. Każdy z nas to ma. Nie możemy jednak w tej sytuacji dać się temu ponieść. Jest takie stare powiedzenie, że jeżeli walczysz z potworami, musisz uważać, żeby samemu nie stać się potworem. A jest ku temu pewne kuszenie pojawia się. Żeby być agresywnym, kiedy inni są agresywni. A wtedy ja tylko pogłębiam to ich przerażenie i ten ich strach. W związku z tym konieczne jest, żebyśmy wspólnie, także jako wspólnota uniwersytetu, podjęli nie taką podzieloną refleksję nad każdym kawałkiem, ale wspólną refleksję. A żeby prawnik usiadł z psychologiem i socjologiem i zastanowił się nad tym, jaka jest ta rzeczywistość, bo rzeczywistość nie daje się podzielić na dyscypliny uniwersyteckie. Ona jest wspólna, tylko my ją dzielimy. I musimy w tych momentach, w tym przerażającym momencie, w którym w środku Europy, na początku XXI wieku, z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej jest wyrzucany uniwersytet. Czyli uniwersytet przegrywa z autorytaryzmem. W tym momencie musimy stanąć wspólnie i trochę tak jak Leonidas powiedzieć, to jest uniwersytet. Tu nie kopiemy z półobrotu, nie wrzucamy do studni, ale tu walczymy rozumem. I jeżeli wspólnie wokół tego problemu się zjednoczymy, to mamy szansę, żeby go rozwiązać. I tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo.